więc uwaga, jesteśmy w Krakowie. Jak obiecałam, zabiorę was do któregoś z naszych sklepów, ale najpierw śniadanie. Tym razem to nie są moje adresy, tylko adresy dziewczyn z naszego krakowskiego sklepu, więc jestem bardzo ciekawa, jakie miejsca mi poleciły. To jest Fornir, idziemy na śniadanie. Słuchajcie, jesteśmy w ważnym miejscu dla naszej marki. Jesteśmy w Puro na Kazimierzu, w Krakowie. To jest miejsce, od którego zaczęła się nasza krakowska przygoda, dlatego że po raz pierwszy, naszym pierwszym krakowskim adresem był adres naszego pop-upu, który miał miejsce właśnie tutaj w lobby hotelu Puro i dzięki tej przygodzie postanowiliśmy otworzyć nasz stały adres, który jest już od roku. To Puro na Kazimierzu to jest miejsce, w którym zawsze całą ekipą zatrzymujemy się, kiedy jesteśmy w Krakowie. Mogę wam zdradzić, że jest tutaj bardzo pyszna kawa i również bardzo miłe spa. To jest właśnie ta przestrzeń. Tu był nasz sklep w rogu przymierzalnia. Jak sobie teraz patrzę na to, to myślę sobie, jak to było możliwe, żeby zmieścić tutaj całą naszą kolekcję. Ale w Puro nadal każdego dnia można kupić Chunky Hat, również kolor, który zrobiliśmy specjalnie dla Puro. Jesteśmy bardzo blisko naszego sklepu, przy ulicy Mikołajskiej. Są dwa miejsca, Burz i Gulgul. Idę sprawdzić. Polecone też przez dziewczynę. I to jest submission? Tak. Mój sposób jest taki, że daję sobie balsam i dużym pędzlem tak tylko opruszę. Dodam się tak, a że wklepać? Tak, tak troszeczkę. To drugi dzień w Krakowie, idziemy jeszcze raz do naszego sklepu, jak również odwiedzimy kilka nowych dla mnie miejsc, które myślę, że wam również polecam. Jedziemy na rowerach. Dzisiaj słodkie śniadanie, wchodzimy właśnie do Bageri Stockholm nad Snową. To mój tip na jeżdżenie na rowerze w szerokich spodniach. Bierzecie skarpetkę, wkładacie w nią dżinsy, jesteście gotowe. Amazing. Dzisiaj wymiera wielu nowości.
Ten drop jest bardzo sexy, wyjściowy, imprezowy, więc myślę, że bardzo spoko. Kończy się nasza krakowska przygoda. Kraków jest super. Myślę, że nasz sklep również, więc zapraszam Was do odwiedzania. Dziękuję Wam za tą piękną przygodę. Sprawdźcie te miejsca, które poleciły mi dziewczyny z The Other Side. Mój następny przystanek to będzie Wrocław. Mam nadzieję, że tam też dziewczyny polecą mi fajne miejsca.